Radio Kraków. Staramy się przynajmniej raz w roku dokonać znakomitej, ambitnej produkcji. Dzisiaj będziemy mieli możliwość tego wysłuchać. Mówi się, że słuchowisko to jest teatr wyobraźni i najbardziej wyrafinowana forma radiowa. Tak bardzo cię kochałam, że chciałam, żebyś umarł. Ale tak się nie stało. Dalej piłeś, wracałeś nad ranem do domu. Nie pamiętałeś nawet, że nasza córka poszła po raz pierwszy do szkoły. Może nawet nie pamiętałeś, że mamy córkę, która z kolei nie pamięta, że ma matkę. No takie rodzinne perypetie, wspominanie dawnych czasów, mocne relacje, ciężkie relacje między matką a córką i taka próba po wielu, wielu latach, po 15 latach próba powrotu do domu, do matki, nieudana niestety. Ojciec chciał zawsze ściany białe. Nigdy w życiu białe ściany przypominały mu szpital. Zawsze chciał zielone. A ja chciałam różowe, ale ty mówiłaś, że to infantylne. Na pewno tak nie mówiłam. Chociaż różowy kolor jest infantylny. Pracowało się bardzo dobrze. Po pierwsze, nie było żadnych konfliktów. Po drugie, wybrałem tych, a nie innych aktorów. Znaczy to, że będzie grała Anna Polony, to było wiadomo od początku, ponieważ Ewa pisała tę sztukę jak gdyby dla niej. Dobrzy aktorzy zawsze podnoszą jeszcze walory tekstu. Ten tekst służy do zagrania czegoś. Można go przeczytać, ale wtedy wszystko zależy od naszej wyobraźni, jak go sobie wyobrazimy. Natomiast tutaj został podany przez znakomitych aktorów, czyli to tak jakby było w teatrze, pomimo iż to jest słuchowisko. Twoja córka wciąż plącze się w waszych ponurych, ciemnych, spróchniałych dekoracjach. Potyka się o strzępy słów. Co ty chcesz powiedzieć, że wielki Szekspir to strzępy słów? Ale ona nie chciała mówić z wami językiem Szekspira. A jakim innym? Tym teraz? Współczesnym slangiem? Językiem uczuć. To najtrudniejszy z języków. Ta suflerka jest pewna takiego jadu w stosunku do współczesnego teatru i też takiej tęsknoty Anny Polony za tym wszystkim, co minęło. I myślę, że to jest w tej sztuce Ewy Lipskiej najbardziej dojmujące. Mówisz, że kochasz słońce, a chowasz się w cieniu, gdy zaczyna świecić. Mówisz, że kochasz wiatr, a zamykasz okno, gdy zaczyna wiać. Może dlatego boję się, kiedy mówisz, że mnie kochasz. Co to, Szekspir? Może. Aha. No to pa. Pa, mamo. Radio Kraków.